Witam, z tej strony Mephiston. W dzisiejszej wrzutce mam dla Was przygotowaną prezentację gry Warhammer Quest, która została wyprodukowana przez Rodeo Games oraz Twist Play, a następnie wydana przez Chilled Mouse. Pomimo, że premiera Warhammer Quest miała miejsce w 2015 roku, gra jest tak mocno oldschoolowa, że wahałem się, czy nie wrzucić jej do serii Perełki z Lamusa. Jednak założenie tamtej serii było takie, żeby znalazły się w niej gry, w przypadku których minęło już nieco czasu od premiery i z tego powodu mogą być nieznane części młodszych graczy. W końcowym rozrachunku Warhammer Quest dorobił się własnego filmu, a może nawet jakiejś krótkiej serii. Przyszłość pokaże. Starczy tego wstępu, czas przejść do sedna. Najważniejszą informacją jest fakt, że Warhammer Quest jest wierną adaptacją turowej gry planszowej wydanej pod takim samym tytułem przez firmę Games Workshop. Miało to miejsce w 1995 roku. Zatem nikogo już chyba nie dziwi oldschoolowy charakter komputerowej adaptacji. Do komputerowej wersji Warhammer Quest zasady gry planszowej zostały przeniesione w stosunku 1 do 1. Sama rozgrywka sprowadza się do eksplorowania kolejnych podziemi przez maksymalnie czteroosobową grupę pozostających pod pełną kontrolą gracza śmiał. Gdy już zapuścimy się do lochów, przemierzamy je w turach. Po wykonaniu wszystkich ruchów następuje koniec tury i losowanie, czy miało miejsce jakieś wydarzenie, chociażby w rodzaju ataku potworów. Do spotkania wrogów może dojść również przy odkrywaniu nowego fragmentu podziemi. Właśnie takie walki są najczęstsze. Jeżeli już zostawiając za sobą stosy mniej lub bardziej zdefragmentowanych zwłok, przebijemy się do ostatniej komnaty, przyjdzie nam zmierzyć się z bossem i jego obstawą. Jak się łatwo domyślić, eksplorowanie danych podziemi kończy się sukcesem po zabiciu bossa. Nadmieniem, że boss nie jest jakimś specjalnym przeciwnikiem z wymyślnymi bajerami, zazwyczaj jest to po prostu silniejsza wersja jakiegoś standardowego potwora. Na przykład nocne gobliny jako obstawa i boss nocnych goblinów różniący się tym, że zadaje więcej obrażeń, ma więcej punktów życia i wykonuje więcej ataków w jednej turze. W zasadzie brzmi bardzo prosto, ale nie jest tak łatwo. W czasie walk trzeba wykazać się zmysłem taktycznym właściwym dla gier planszowych, a nie tylko rąbać bez opamiętania. Nie będę ukrywać, że szczęście też by się przydało. Seria pechowych pudeł lub zakończonych powodzeniem wrogich ataków potrafi popsuć wszelkie zamysły taktyczne. Ale jak to w grach planszowych, kości do gry niestety robią swoje. Żeby dodatkowo utrudnić sprawę, każdy z bohaterów należy do specyficznej profesji i z tego tytułu dysponuje zupełnie odmiennymi umiejętnościami. A co za tym idzie, pełni w drużynie odmienną rolę. Dobór drużyny przed wypadem ma spore znaczenie, a źle dobrana drużyna sama w sobie może być przyczyną porażki lub przynajmniej utrudnienia nam zadania. Chociażby taki łowca czarownic. Jest bardzo przyzwoitym damage dealerem, ale można spokojnie się bez niego obyć na rzecz innego bohatera. Jednak w przypadku lochów zamieszkałych przez nieumarłych, potencjał bojowy łowcy czarownic drastycznie rośnie, z uwagi na umiejętności po prostu masakrujące wszystkich nieumarłych przeciwników. Jak przyjdzie do rozruby z wampirem, zawsze warto mieć ze sobą łowcę czarownic. Taka walka staje się wtedy stosunkowo łatwa, ale jeżeli naprzeciwko wampira stanie grupa bez łowcy czarownic, robi się naprawdę ciężko. Skoro już zahaczyłem o temat profesji, w podstawowej wersji gry dostępni są bohaterowie o następujących profesjach. Marauder, tank i DPS w jednym, Ironbreaker, tank i DPS, ale słabszy niż Marauder, Warwatcher, DPS z łukiem i Grey Wizard, DPS, ale przede wszystkim healer. Kolejne profesje nie są niezbędne, ale mogą uatrakcyjnić grę. Tyle, że trzeba za nie zapłacić oddzielnie i to nie mało, ponieważ dokupienie wszystkich DLC to koszt przewyższający koszt samej gry. Z drugiej strony, jeżeli poczekamy do promocji, spokojnie za niewygórowaną kwotę można kupić cały pakiet ze wszystkimi DLC, w tym nie tylko profesjami bohaterów, ale również dodatkowymi rodzajami podziemi i legendarnym ekwipunkiem. Była już mowa o walce w podziemiach, nasuwa się zatem pytanie, czy coś się dzieje między kolejnymi wyprawami. Na szczęście tak. Między jednym a drugim lochem odwiedzamy miasta na mapie kampanii, w których jak to w miastach możemy odwiedzić sklep i sprzedać zdobyte w podziemiach łupy lub nabyć jakiś wypasiony ekwipunek, można pożonglować wyposażeniem naszych herosów. Kolejną częstą aktywnością jest trening bohaterów na wyższe poziomy, co wiąże się ze wzrostem statystyk oraz pojawieniem się nowych umiejętności lub czarów, jakie od teraz będą w dyspozycji danego bohatera. Generalnie nic specjalnie nadzwyczajnego w tych miastach się nie dzieje, od taki standard. Jednakże całość gry niesie ze sobą bliżej nieokreślony urok, który sprawia, że po opuszczeniu ostatnio spenetrowanych lochów, sprzedaniu łupów i uzupełnieniu zapasów, zamiast wyłączyć grę, człowiek siedzi do drugiej w nocy, ogarnięty syndromem jeszcze jednych podziemi. To tyle tytułem krótkiej prezentacji gry Warhammer Quest. Dla entuzjastów gier turowych i lub planszowych jest to pozycja obowiązkowa. Pozdrawiam, Mephiston.